Szczęść Boże, coś wam powiem. Może i Ewangelista Marek opisuje wydarzenia uzdrowienia głuchoniemego, którego Jezus zabiera na bok osobno i tam mówi do niego: otwórz się, Efata. Ten zwrot jest jednak tak przenikliwy, że dociera także do nas, czytających dzisiaj i słuchających tego tekstu. Mamy otworzyć przed Jezusem te sfery, które są jeszcze zamknięte na Jego działanie. Otwarcie się na działanie Boga, na drugiego człowieka, na Słowo Boże jest zaproszeniem dla nas. W czasie, gdy każdy się na coś zamyka, jako uczniowie mamy znów wskazywać inną drogę do radości. Społeczeństwo czy wspólnoty zamykają się na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony na Ducha Świętego, który chce nas przeprowadzić przez życie, a z drugiej strony na człowieka, by nie wpuszczać nikogo do naszego kręgu. Sami też często działamy w bardzo hermetycznym środowisku, albo poprzez szeroko pojęty indywidualizm, gdzie każde wejście w naszą przestrzeń odbierane jest jako atak na naszą wolność. A skoro nie da się wejść do środka, bo nie można się dogadać, jak z głuchoniemym, należy zastosować inne środki. Jezus wziął go na bok, włożył palce do uszu, dotknął języka. I stał się cud. Mógłby pewnie go wykonać na odległość, ale czy w ten sposób obudziłby w nas wiarę i sprawił, że ona nabierze takiego dynamicznego rozwoju? Ważnym gestem w tym uzdrowieniu jest spojrzenie Jezusa w niebo. Przecież czyni to, co Ojciec mu polecił. Patrząc w niebo, kieruje się do Tego, który jest sprawcą wszelkiego dobra na ziemi. Jest Synem Bożym, ale nie czyni niczego w swoim imieniu. Jego obecność na ziemi oznacza jedno. Przyszedł, żeby wskazywać nam właściwą drogę. I owo otwarcie ma w tym nam pomóc. Człowiek, który nie widzi we wszystkim podstępu, nie szuka ukrytego znaczenia gestów i słów, ale bezgranicznie wierzy, bo słyszy słowo i widzi znaki, jest człowiekiem wolnym. Może wołać do Boga w najpiękniejszej modlitwie i może służyć człowiekowi w miłości. Misją Jezusa jest uczynić wszystko nowe. Mówi o nowych bukłakach i na wino, i o nowych szatach. Daje nam nowe przykazanie, nowe spojrzenie, nowy język. A wszystko jest określone mianem miłosierdzie. Nowe odczytanie Biblii przez pryzmat samego siebie również zmieni nas w nowych ludzi. Jak napisał Bruno Ferrero, zbyt często Pismo Święte pozostaje księgą zapieczętowaną, która trafia na jakąś półkę i pokrywa już kurz. Otwarcie jej i wejście w ten piękny świat sprawi, że przejrzymy na oczy. Nasze uszy otworzą się, a język rozwiąże. Zobaczmy, że kiedy mijamy na ulicy człowieka, on nie zwraca na nas uwagi. My również normalnie na niego nie zwracamy uwagi. On ze słuchawkami w uszach podąża swoją ścieżką, jakby chciał być niewidzialny. Kiedy wchodzimy do autobusu czy restauracji, szukamy miejsca w odosobnieniu, by nie wdawać się w jakąś dyskusję. Jakbyśmy nie chcieli żyć dla innych, choć czasem nie żyjemy nawet dla siebie. Jezus w to wchodzi, dotyka nas i mówi do nas: Efata, otwórz się. Wejdźmy w ślady i czyny Jezusa, które wyrażają postawę miłosierną. Papież Franciszek nazywa ją kulturą spotkania, by wyjść naprzeciw bliźnich, wysłuchać tych, którzy potrzebują rozmowy i towarzyszyć samotnym. Zostawmy egoizm i wieczne przyglądanie się sobie, a rozejrzyjmy się wokół. Ludzie obok może nie znają Boga, którego my już zdążyliśmy poznać. Lecz jeśli o Nim nie opowiemy swoim życiem, oni w dalszym ciągu będą głusi i ślepi na Jego działanie.